50-lecie twojej twórczości, kariery artystycznej. Z tej okazji w ubiegłym roku powstała płyta Wszystkie oblicza Jana Borysewicza. Zgadza się. To jest prezent dla twoich fanów. A jaki ty prezent sobie sprawiłeś z okazji tego 50-lecia? To jest też płyta dla mnie jako prezent, dlatego że jak otrzymałem pierwszy raz ten egzemplarz płyty, bardzo się z tej płyty chyba pierwszy raz ucieszyłem się tak bardzo, że to jest jakby takie... Taka nagroda za dotychczasową działalność moją przez te 50 lat. Ale to jest bardzo ważna płyta dla mnie i wydaje mi się, że tutaj wybrałem takie utwory, które towarzyszyły mi od samego początku, czyli od pierwszej kompozycji Nie wierz nigdy kobiecie, którą skomponowałem jeszcze grając z Budką Suflera, po ostatnie dwa premierowe utwory, które się znajdują na tej płycie. Ale jakie aktualne są cały czas te słowa? No nie mówię tutaj o Nie wierz to nigdy kobiecie, chociaż te słowa też trochę są aktualne. Z przymrużeniem oka, oczywiście, że tak. Przecież nikt by tego tak poważnie nie traktował. Poza tym trzeba pamiętać, że muzycy rockowi zakładają przede wszystkim zespoły dla kobiet, więc no, to by się nie miało nijak w ogóle do tego tekstu. Tylko z przymrużeniem oka. A jak to jest z tymi stereotypami, jeżeli chodzi o zespoły rockowe? To rzeczywiście tak jest? Kobiety, sex, drugs, rock and roll, wy tak budzicie się. W zasadzie, drodzy państwo, powiem wam tak. Jest godzina 11, ale nie wieczorem, tylko 11 rano, więc ja jestem zaskoczona, że tę godzinę wybrał na wywiad, na nasze spotkanie Jan Borysewicz. Słuchaj, o co chodzi? No, ja wstaję o 6 rano, dziewczyno. Ja wstaję o 6 rano i wiesz, pierwsze kroki... Moje kierują się do studia, natychmiast dotknięcie gitary i zagranie paru dźwięków, potem oczywiście toaleta, no i potem z powrotem powrót do studia. Także tak moje życie wygląda. Natomiast niektóre zespoły naprawdę zakładają swoje grupy dlatego, żeby korzystać z tego, co powiedziałaś, czyli z kobiet, z sex, drugs and rock and roll. Natomiast moje życie naprawdę było po to, żeby dawać ludziom, jako młody chłopak, jako 14-latek, 15-latek, ja już marzyłem o tym, żeby wejść na scenę i dawać ludziom swoją energię, ponieważ już wtedy miałem w głowie strasznie mnóstwo, dużo takich, dużo pomysłów muzycznych, z którymi się chciałem z wszystkimi dzielić. I to było. A to, że przez całą karierę oczywiście sex, drugs and rock and roll nam przyświecał, to już na to nic nie poradzimy. No tak już jest. No, jak się wchodzi w taką branżę, to... No ale jak z tymi pobudkami o 6 rano, to jak to jakoś nie idzie w parze, jakoś jest to niespójne dla mnie. Zaraz, bo to teraz jest. Natomiast wcześniej było tak, że myśmy w ogóle się nie kładli spać, także... No tak. Czasami przez tydzień. Potrafiliśmy tydzień nie spać. Ale wiesz, no... Balując non-stop, tak. Ale balując non-stop i grając 3 koncerty na przykład dziennie jeszcze, prawda? Tak, ale to jeszcze lepiej, dlatego że ta adrenalina była tak silna w nas. Jeszcze mieliśmy młode organizmy i to tak działało. Potrafiliśmy tydzień balować non-stop, grając po 2-3 koncerty czasami.